afera Amber Gold obnażyła teoretyczne państwo Platformy Obywatelskiej. Dlatego dziś tak ważne jest, aby komisja rozpoczęła pracę, aby wyjaśnić bardzo gruntownie, wyjaśnić, dlaczego instytucje, które były zobowiązane do tego, aby chronić oszczędności Polaków, nie zadziałały. Teoretyczne państwo Platformy Obywatelskiej nie zadziałało. To nie my jako Prawo i Sprawiedliwość rozliczamy Platformę Obywatelską. Platformę Obywatelską rozliczyli Polacy, dając im czerwoną kartkę w wyborach 25 października. My czujemy się w obowiązku, aby wyjaśnić, co się działo, w jaki sposób wyglądało zarządzanie państwem przez ostatnie 8 lat. Komisja śledcza w sprawie Amber Gold powinna jak najszybciej rozpocząć pracę jeszcze przed wakacjami, tak aby już od września bardzo merytorycznie ta praca postępowała.